ho, 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 ho. Merry Christmas! Ho, 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 ho. Ho, ho, ho! Witamy wszystkich w Rzucaj, nie gadaj. Dziś mamy dla Was mały świąteczny odcinek o naszych świątecznych sesjach. Razem z nami przy stole, jak zwykle, Marek. Ho, ho, ho. Święty Marek. Tak, święty Marek i święty Dawid. Ho, ho, ho. Święta Nika oczywiście zapowiada. Cześć wszystkim. No dobrze, panowie, to podzielcie się. Czy prowadzicie swoim graczom świąteczne sesje? Tak, chciałbym powiedzieć tak, bo zawsze chciałem, ale zawsze nigdy nie było czasu, bo były święta. Ja ogólnie mam taką tendencję, że w grudniu sobie troszkę odpuszczam granie. Zawsze gdzieś te pomysły na to, jak wprowadzić Mikołaja Świętego, niekoniecznie dobrego, gdzieś mi tam zawsze krążyły. Mm-hmm. Ale nigdy nie miałem okazji, przyznam się szczerze. Nie wiem, jak Marek u ciebie, ale mi to zostaje tylko teoryzowanie, tak naprawdę. Wiesz co, w swoich sesjach często mi szkoda wprowadzać, mm-hmm. ale znowu jak na kościach rok temu prowadziłem, to był taki właśnie w formie eksperymentu. Tematyka taka była, więc i tak gdzieś tam trzeba było to wpleść. Z tym, że wtedy chyba Warhammera prowadziłem. Żeby nie psuć Warhammera, bo gdyby wyskoczył tam święty Mikołaj, to uznaliby go pewnie za jakiś slanszowski wymysł i po prostu spalili. Pewnie tak. Więc motyw świąt użyłem, co to było? Sigmarzeit. I tam po prostu biedni mieli dostać prezenty. Kapłan świątynny przygotował masę jedzenia, no ale okazało się, że jedzenie zniknęło. I ktoś musiał to jedzenie, by uratować Sigmarzeit, te wszystkie piękne kiełbaski, które ociekały tłuszczem. Trzeba było je znaleźć. Okazało się, że nie udało się znaleźć kiełbasek, ale gracze wpadli na pomysł, że mogą przerobić co innego na kiełbaski i dać ludziom. Nie chcę wiedzieć co. Nagle zrobiło się tak świątecznie. Goli broda. Koniec końców ludzie w mieście byli zadowoleni. Mieli kiełbaski, ociekały tłuszczem. I uratowali ten świąteczny nastrój, tak? Ciekawe, ciekawe. Na szczęście to był jednostrzał, więc nie musieli spotykać się z konsekwencjami mutacji. Kilka dni później. Dobry motyw. Znaczy wiecie, w ogóle motyw ze świętym, który rozdaje prezenty, to może być kapłan roznoszący w dowolnym systemie fantazy prezenty w mieście, no bo nie widzę tego, jak biega, chociaż nie, zaraz, jakieś tam portale magiczne, biega po całej krainie od domu do domu, od komina do komina. Jeśli tak, umie, to dlaczego nie? Tak, dokładnie. Chociaż w zimę to tak wrzucać prezenty przez komin do ogniska, paleniska, słabo. Trzeba chyba, że to jest sztabka złota. No tak. Ale z drugiej strony też portale magiczne znowu, więc pojawia się w domu no, mnóstwo pełnych tak motywów. Albo charytatywna korporacja w świecie cyberpunka, która stwierdziła, że rozda wszystkim za darmo prototypowe lekarstwa. Które uzależniają i trzeba je później kupować coraz więcej. Tak, świetny pomysł. No, jaki dobry Mikołaj korporacyjny. Otóż to. A postapo też, dlaczego nie? No, mamy świętego Mikołaja, który ma swój magazyn pełen broni i chce, rozdaje swoją broń, oczywiście jak najbardziej, ale nie idzie do tego amunicja. O, trzeba kupować. No, kupować. Pierwsza działka gratis, a wiesz... Później trzeba kombinować. Znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle motywów może by było trochę wprowadzać, ale czy rzeczywiście je wprowadzamy, słuchajcie? Czy rzeczywiście prowadzimy sesję świąteczną? Nika, zdarzyło ci się poprowadzić? Bo... Ja bardzo chciałam poprowadzić sesję mikołajkową, ale tak się tradycyjnie jakoś ułożyło w mojej drużynie, że takie sesje prowadził Marcel. I pamiętam jedną sesję Wolsunga, którą po prostu, to była absolutnie fantastyczna sesja gwiazdkowa, która była połączeniem jakby opowieści wigilijnej. Były obecne, przeszłe i przyszłe święta. Dla każdej z naszych postaci był inny okres, że tak powiem. Mogliśmy zobaczyć swoją przeszłość, teraźniejszość albo przyszłość. I to była świetna sesja, bo ona nam pomogła jakby lepiej zrozumieć postępowanie naszej postaci albo zobaczyć konsekwencje jej obecnych zachowań. To w zależności oczywiście od tego, jak zachowała się w danym roku nasza postać.
W związku z czym to były bardzo ciekawe, to była akurat bardzo ciekawa sesja i dobrze ją wspominam. Uważam, że ten motyw został wykonany po prostu w 100%. No właśnie, można zaczerpnąć z tych wszystkich filmów i opowieści, no dosłownie wigilijnych, dosłownie, ale tak. Jest bardzo dużo filmów związanych ze świętami. Ja uważam, że można tam czerpać garściami. Spóźniający się Mikołaj, zepsute sanie, rozproszone renifery. Renifer się gubi i próbuje dołączyć do całej reszty. Drużyna mu pomaga. No mnóstwo w różnych systemach motywów świątecznych. Oprócz tego, że gracze zastępują świętego Mikołaja, bo ten musi być w innym miejscu i dają prezenty wszystkim. Tak. A są przy okazji, nie wiem, bandziorami. Nagle. No i przez jeden wieczór mogą być Robin Hoodem. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Tak. No, mm-hmm. Pełno, prawda? No, ale... Ja miałem taki zwyczaj w technikum, że na święta gracze mogli sobie wybrać, w co gramy jedno strzała. I raz właśnie stwierdzili, że zagrajmy świątecznie. Jaki jest najbardziej świąteczny film w Polsce? Kevin. No, tak. Oczywiście, Kevin. Że Kevin. Tak, i zagraliśmy Kevina samego w domu w świecie Zewu Cthulhu, gdzie zamiast rabusiów dobijały się właśnie potwory. Ze wszystkich możliwych koszmarów. Świetne. Okazało się, że po prostu naprzeciwko starszy pan miał koszmary i te koszmary wychodziły. Aha. Do domu, gdzie zostały same dzieci. Ale strzeliłeś spoilerem już. Gracze nie słuchać. Ale dobre. Ale później powiem ci, problem miałem inny, bo nigdy nie było na tyle dużo czasu, żeby nie było szkoda poprowadzić sesji, która miałaby stricte świąteczny klimat, a nie prowadziła tej naszej głównej fabuły jakiejś tam kampanii do przodu. I gracze mieli dylemat często. Fajnie by było, no dobra, ale gramy to i to. No i pytanie. Gramy w maski Nierokotepa. I gdzie tam wpleść tego Mikołaja, żeby to miało sens? No można, tylko to nic nie wniesie do fabuły. Rozegramy cały dzień. Na przypadku tak długiej kampanii po prostu graczom było szkoda. No tak. Ale słuchajcie, ja tak trochę przewrotnie, bo zbliżają się dosłownie tuż święta, wigilia, kolędy, śpiewanie. Albo już jest po. Albo już po? Nie, przed. Cofnęliśmy się w czasie. Ale słuchajcie, zbliżają się święta, zbliżają się kolędy, spotkania i sam motyw prowadzenia świąt w sesji RPG. Robicie tak? Mam na myśli, wiecie, parę jest przygód takich, które wyraźnie mówią, że gracze przybywają do miasta i właśnie panuje tam świąteczny nastrój. I to nie musi być Wigilia, to mogą być inne powody, tak? Dzień właśnie Sigmara, czy cokolwiek. Czy w ogóle wprowadzacie takie motywy, urozmaicając swój świat? Oczywiście. Każde świętowanie jest wspaniałe. Ja pamiętam, że swoją kampanię Harry'ego Pottera rozpoczęłam od Halloween. No, oprócz oczywiście świąt w Hogwarcie, to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów życia w szkole. W związku z czym, no opuścić taką okazję. Tak. Marek, a jakoś tam? Ty bardziej fantazy jesteś? Znaczy wiesz, kampania wewnętrznego wroga w Bogenhafen właśnie wpadamy w Schaffenfest. No właśnie. Czyli również wielką imprezę, gdzie różne dziwne rzeczy się dzieją. I o tyle fajnie, że można w tym momencie wprowadzić podczas takich imprez masę postaci niezależnych, które później gdzieś wykorzystamy. A jest bardzo dobry pretekst, żeby poznać je właśnie na takiej imprezie, festiwalu, czy miejscu publicznym, festynie, bo po prostu festynie, czy święcie. Bo po prostu gracze chodzą od stoiska do stoiska i patrzą, co tam ciekawego, tak? Zgadza się. Więc to jest też taki dobry motyw, żeby dać w końcu graczom miejsce do wydania pieniędzy. Oczywiście. Jak już nazbierają, to czasami takie sesje też potrafią trwać bardzo długo, tak? Tak. Zgadza się. Festyn to świetna okazja do właśnie do zakupów, ale też do wprowadzenia dużo ilości jakby bohaterów niezależnych. Różnorodności święta i też fajne tło, bo gracze muszą coś zrobić i gdzie festyn jako tło może być przykrywką do ich działań, tak jakby odwracając uwagę pozostałych. Można wplatać to bardzo, bardzo fajnie. Nie tylko skupić się na świętach Bożego Narodzenia. Tak, ale też dla nowych mistrzów gry jest fajnie, bo nazwijmy to zamyka pewne ścieżki graczom. Czyli na przykład nie pójdą sobie, nie wiem, do drukarni, bo jest zamknięta. Bo jest festyn. Nie jest zamknięta, bo tak. Bo nie mam pomysłu, co tam zrobić. Nie, jest festyn. Oni pewnie świętują. Więc to też jakby pomaga, przynajmniej tak mi się wydaje, gdzieś tam początkującym osobom, wprowadzenie właśnie takiego wydarzenia i przybycie podczas takiego do wydarzenia, do zamknięcia pewnych ścieżek,
bez bólu dla graczy, tak? Kurczę, chcieliśmy tam pójść. Mhm. No zrozumieją, jest festyn. No tak, ale co powiecie o operowaniu tłumem? Moim zdaniem to nie jest najłatwiejsza rzecz dla mistrza, tym bardziej początkującego mistrza. Żeby ogarnąć tłum. To jest bardzo specyficzna, powiedziałabym, materia w RPGach. Mhm. I w związku z czym czasami ten świat, mam wrażenie, u niektórych się może posypać. Ja zawsze odwołuję się do moich przeżyć takich osobistych, jak byłem gdzieś na koncercie. Wybraliśmy się gdzieś na wały Chrobrego w jakieś dni morza i próbuję się przebić przez ten tłum, i zawsze wracam do tego wspomnieniami, opisując takie rzeczy. Tak. Mówiąc, że co chwilę ktoś mnie tam trąci, że nie wiem kto to, bo nie zauważyłem, bo skupiam się na tym, żeby przejść kolejną osobę. Mnóstwo bodźców i warto tak opisywać. Tak opisywać na własnych właśnie przeżyciach, takich prawdziwych. Bo tak wygląda właśnie festyn także w Fantazy, czy w Cthulhu, czy gdziekolwiek indziej. Mm-hmm. Naprawdę, czy w Ulsung. Tak. Tak. I to jest, ja sobie radzę z tłumem i właśnie z takim rzeczą w ten sposób. Ja często korzystam na przykład w Warhammerze, często jest tak, że są gdzieś tam gotowe tabelki. Mhm. Często jeżeli wiem na przykład, że będzie tłum, to sobie przygotowuję i... Co się może wydarzyć? Tak. Mhm. Mówię graczom, czy coś się może wydarzyć i co mogą zobaczyć. Mhm. Proszę oczywiście rzut na spostrzegawczość, bo to zawsze jest taki element, kurczę. Coś tam musi być. Tak? Okay. Mistrz gry prosi mnie o rzut. To o! Coś kluczowego. To też dla niektórych jest dobry sposób do stracenia tam punktów do przerzutów, tak? No ale w każdym razie oprócz tego głównego opisu rzucam im karteczki. I muszą słuchać opis, czytać karteczkę, karteczki zabieram i w ten sposób wiedzą na przykład, że coś zobaczyli, ale nie do końca, tak jak normalnie by szli przez tłum, tak? Ktoś tam im mignął, coś zaczęli czytać, opis był dłuższy. Nie do końca wie co. I teraz pytanie, czy iść dalej, czy wrócić się za tą osobą, czy może to, co teraz opisuje, jest ważniejsze? Tak jak w tłumie, musi podjąć decyzję. Jest wiele bodźców. Tak, ma wiele bodźców, tak? I nagle drugi gracz go szturka. Tutaj, zobacz, co ja mam. I już nie ma tej karteczki. Ale co tam było? No i zaczyna mu opowiadać o osobie, która przeszła. Zanim mu opowie, to już trzy inne w moim opisie, które dalej idzie, poszły. I pytanie, kogoś szukali? Kogoś z kapeluszem, tak? Kogoś z wąsami. I w taki sposób staram się symulować to całe zamieszanie w tłumie, tak? Bo jeżeli bym opowiedział, słuchajcie, wchodzicie w środek Aldorfu, tak? Jesteście na głównym placu, Klingplatz. Masa osób. Jeden taki mały niziołek. A, no to idziemy za tym małym niziołkiem. Oczywiście. Ale tłum w ogóle jest fajnym motywem. Czy festyn, czy święto, bo tak trochę o tym gadamy. Ale w ogóle tłum jest fajnym motywem do zastopowania nagle graczy. Bo gracze pewnie siebie, haha, uciekają samochodem, paramobilem. Tak? I nagle pojawia się tłum. Protest strajkujący. O, i trzeba na piechotę, i nagle coś się zmienia, tak? I warto to robić. Albo właśnie, albo festyn, droga zamknięta. Nie, dlaczego? No bo są stragany, proszę bardzo, chcecie? Możecie iść. I tak dalej, i tak dalej. Jest tego bardzo dużo fajnych motywów. Ja zresztą, Marek, zacząłeś mówić, ja tak chciałem już powiedzieć o oszukiwaniu w cudzysłowie graczy. Ja myślę, że powinniśmy nagrać oddzielny podcast, pogadać o tym. Już teraz zapraszam serdecznie. Tak, ale to może w przyszłym roku może, bo teraz, no właśnie, teraz mamy święta, teraz mamy kontrolę tłumu. Okej, dobrze. Ale to wszędzie da się te święta wprowadzić? Gdybyśmy chcieli tak typowo świątecznie zagrać, czy warto wprowadzać na przykład w dłuższe kampanie takie motywy, żeby tylko je odbębnić? Żeby one były, żeby gracze byli zadowoleni? Czy może jednak warto zagrać jednostrzał typowo świąteczny, gdzie będziemy mieli oderwane od rzeczywistości, czy nawet nie, pomysł na przygodę i ją w tym zamknąć, w tym konkretnym dniu, tak, świątecznym, z tym nastrojem? Wydaje mi się, że to jest pytanie do graczy. Jeżeli oni czegoś takiego oczekują i nie przeszkadza im, nie wiem, małe mrugnięcie okiem, tak, okej, na tę jedną sesję to robimy, wiecie, trochę tak bardziej świątecznie. I oni są na to przygotowani i jakby jest na to zgoda, to wydaje mi się, że wtedy nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest opór materii, to nie ma co jakby, myślę, specjalnie tutaj forsować tego pomysłu. Bo ja się boję takiej pewnej pułapki, że dobra, gramy święta noworoczne. Święta, Wigilia, tak? Mikołaja, tak. Później Nowy Rok. To wpleśmy Nowy Rok. Później Wielkanoc. To wpleśmy Wielkanoc. I ja tak robiłam. Właśnie, czy tak można robić? A dlaczego nie? Wydaje mi się, że
Słuchajcie, to są RPG. Kreatywność nie zna granic, myślę, że ja tak naprawdę święta, które robiłam, to było Halloween, na sesjach to było coś właśnie a la Wielkanoc w Wolsungu, tylko że to było trochę inaczej nazwane. Mhm. Były też no, normalne święta. Pamiętam, że grałam sesję po prostu sylwestrową stricte, które kończyły się pięknymi fajerwerkami. Także... A dlaczego nie? Były śluby. Jak najbardziej. Ja uważam, że to po pierwsze fajne tło. Ten świat zaczyna żyć. Nie jest taki jak linia prosta. Tak. Coś się w nim dzieje. Gracze mogą się w tym fajnie odnieść do swojej rzeczywistości. Bo opis Sylwestra i każdy ma w nas taki czy inny obraz, ale mimo wszystko jest to dobra zabawa gdzieś tam i jeżeli fantazy w Dungeon Dragons, nie wiem, w jakimś mieście opisujesz, że właśnie trwa noc Nowego Roku, no to już coś się dzieje, już jest coś fajnie, tak, na zasadzie. No i też wiele można wyjaśnić schematów działań bohaterów niezależnych, czy właśnie tak jak mówiłeś, dlaczego dane miejsce jest chociażby zamknięte, albo dzieją się inne rzeczy. Tak. Ja, wiecie co, ja jestem za, ale moje pytanie, prezenty? Prezenty co? Prezenty dla graczy, no, czy dla postaci. Czasami ja lubię prezenty. Tak, nie, kto nie lubi, prawda? No, ale słuchajcie, ja na przykład mam taki motyw, że często gracz ma urodziny, a raz do roku, akurat jest sesja, albo była parę dni wcześniej, jest, albo parę dni później, i ja osobiście moim graczom daję prezent. Darmowy wyczyn, atut, tak? Coś pozwalam, jakiś przedmiot. Dostają od mistrza gry. Coś ekstra. Punkt przeznaczenia w Warhammerze, tak? Bo zdarzało się. Albo słuchaj, najbliższe dwa rzuty możesz przerzucić sobie, tak? No cokolwiek takiego niezwiązanego z mechaniką, absolutnie niedozwolonego, ale prezent. Mm-hmm. Nie wiem, dawaliście, robiliście takie rzeczy? Nie robiłem czegoś takiego. Jesteś. Nie, wiesz co? Po prostu gdzieś tam... Gracze nigdy nie zgłaszali takiej potrzeby. Mhm. I urodzin nigdy nie nagradzaliśmy jakoś tak. Zdarzało się odwrotnie, jeżeli graliśmy w Zewktul na przykład dłuższą kampanię, to nagradzaliśmy urodziny postaci gracza. Okej. Okay. Ale gracza jako gracza nie. Ale zobacz, że no właśnie, gracze zapominają o swoich urodzinach swoich postaci. Tak, to prawda. To prawda. Bardzo rzadko się zdarza, że rzeczywiście się tego trzymają. Co jest dosyć dziwne. No właśnie, widzicie? Oni zawsze się upominali. A widzisz? Słuchaj, wiem, że podróżujemy dwa dni, ale w tym czasie, w tym pociągu moja postać robi przyjęcie. Ja to mieszałem z tym rzeczywistym urodzinami gracza, tak? I to była moja inicjatywa gdzieś tam. A na przykład, nie wiem, Maciek, miałeś tam urodziny tydzień temu. Słuchaj, twoja postać też na tej sesji ma dziś urodziny. Tak, na zasadzie. I tam było to jakiś przytyk do czegoś tam czasami, albo po prostu. Znaczy, może ja powiem w takim razie na odwrót. Ja z reguły nie nagradzam moich graczy, bo nie gramy w tych terminach. Kiedy oni mają urodziny, to robimy co innego. No natomiast tak. Zawsze w lutym są moje imieniny. I zawsze w lutym jest moja imiennowa sesja. Zawsze. I to zamiast robić, nie wiem, przyjęcie z okazji moich imien, ja prowadzę sesję. Więc trochę nagradzam samą siebie. Fajne, nie pomyślałem. A ja tak nie pomyślałem, tak tylko myślałem o innych. Widzicie, jaki jest. No, a czasami trzeba pomyśleć o sobie. No tak, mistrz gry też człowiek. No dobra, ale jak rozmawiałem właśnie o prezentach, o mistrzach gry, o nagradzaniu ich, jaki byście polecili prezent dla gracza? A jaki? Dla mistrza gry z okazji świąt. Ale taki rzeczywisty czy postaci? Tak, rzeczywisty. Aha, dobrze. No taki wiesz, bo już tam o smoku chciałem myśleć. Ja myślałam o... Tak, o trochę innym zbliżają się święta, tak? Przecież to pewnie może myśli. No. Twój najlepszy kumpel Flash podwierzy się na każdą sesję. Ale słuchajcie, ciekawa rzecz. Komplet kości. Na pewno. Podręcznik. To się zawsze przyda. Zawsze, dokładnie. Tak. Podręcznik. Widać, że już mistrz gry ma swój. Sfatygowany, zużyty. Kupmy mu nowy nawet, tak? Postarajmy się jakiś dodatek.
Akcesoria, jest ich trochę. Jest ich trochę. Tak? No, na przykład żetony, wiesz, zwykłe, proszę bardzo, i już urozmaicają grę. Można kupić jakieś, nie wiem, fajne karty. Też. Dice Tower. O. Prawda? Mnóstwo różnych wzorów. Indywidualna, personalizowana figurka do wydrukowania teraz. Tak, teraz są rzeczywiście. No, tak, dla gracza. Tak. To jest jakiś pomysł na prezent. Co ja bym chciał dostać? No właśnie, Nika, tak osobiście, jakbym tak pomyślał, co ja bym chciał dostać? Zastanówmy się. Więcej graczy, więcej czasu. No właśnie, wszystkie te cudowne rzeczy, których nie można dostać. Zaangażowanych graczy. Nie? O tak, to by była cudowna sprawa. Którzy mają terminy wolne. Czyli terminarz wystarczy kupić. Terminarz. Kajecik. Kajecik taki, żebyś tam uporządkował, bo czas na pewno jest, tylko źle go porządkujesz. Dajmy wszystkim dostęp do Google kalendarza. Okay. Ale okej, okay, no. To nie działa. To jest ciekawe, tak? Tych akcesoriów jest bardzo dużo. No myślę, że tak, że takie... Jakieś fajne handouty. Do sesji to też... Narzędzia do handoutu, do robienia handoutów. Tak. Wow, to już wchodzimy, wiesz, na jakiś level po prostu. Ale nie, wiesz, na przykład do robienia, do krojenia skóry, do robienia ćwieków, do pistolet na klej. No ja właśnie takie, o tym mówię. Ale to są takie drobne rzeczy, doceniasz. Albo torebkę herbaty. Żeby ten stary nawet papier. Nawet zużytej, tak. Tak. Takiego podaniości. Którego nie lubimy. Ale wiesz, nawet takie właśnie banalne przedmioty, o których mówimy, może się niektórym słuchaczom wydawać, co, pistolet do kleju? Ale jeżeli się zrobi to w ładnym pudełku i napisze do robienia handoutów, brzmi zupełnie inaczej. Oczywiście. Ale? Ważna jest intencja, jak zwykle w prezentach. Do robienia handoutów będzie okej. Okay. Już wiadomo, po co to jest. A ty, Marku, co byś chciał dostać? No chyba ten czas jednak, jak już tam pytacie, to jak będziecie komuś przekazywali, to... Szepniemy. Jeden dzień ekstra bym się przydał w tygodniu. O. Tak, między środą a czwartkiem. Można. Ale żeby za dużo osób o nim nie wiedziało, bo mi go zagospodarują. Rozumiem. Ale tak, żebyś grał 7 razy w tygodniu, czy tak jak teraz 6? Nie, aż tak dobrze nie jest. Tak dobrze nie jest, prawda? Tylko pięć. Ale rzeczywiście, kości to chyba taka rzecz niby oklepana, ale z drugiej strony zawsze fajnie dostać jakiś nowy zestaw. A personalizowana tacka do rzucania kośćmi można samemu zrobić z jakimś ładnym motywem, napisem. Dawid, zatrważasz mnie, co ty potrafisz zrobić, naprawdę. Sam sobie zdań. Jest, tak mi się wydaje, że ten światek nie tylko samym podręcznikiem i kośćmi żyje. Tak, odgrywaniem. Odgrywaniem też, na pewno. O! No i patrz, jak napisać scenariusz, książka, jak być dobrym aktorem, jak być aktorem. To jest pomysł fajny dla gracza, są takie książki uczące. A tam od razu kupon na jakieś warsztaty, wiesz, i... Idealnie. Ale tak, świetny pomysł, rzeczywiście. Teraz sobie przychodzę do głowy, to rzeczywiście warsztaty dla reżyserzy, aktorstwa. Tak. Przyjąłbym z przyjemnością. Nie. Przyjąłbym z przyjemnością. Jeśli pani słuchają, to już wiecie. Nie, no dobrze. Śmieszki, heheszki. Świątecznie się zrobiło bardzo. Myśmy się rozmarzyli na myśl o tych wszystkich dodatkowych dniach, o zaangażowanych graczach. No. Tak. A tak to dostanę grę planszową. Rózgę dostaniesz. I tak się skończy. Ale słuchajcie, w przyszłym roku mamy rok RPG-owy w Polsce. Mnóstwo rzeczy. Tak? Mnóstwo rzeczy się pojawia, tak, Nika? Aż mnie zatkało. Aż cię zatkało. Wiedźmin, cała reszta. O tym sobie pogadamy może następnym razem, ale ja oczekuję takich prezentów, że ich dużo dostanę. Dobrze. Jak mówiłam, dostaniesz rózgę. Dobra, panowie. Rzucaj, nie gadaj. Ho, ho, ho! Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, wesołych.